Firma, o czym już mówiliśmy na antenie naszej stacji, całkiem niedawno skończyła 25 lat. Choć zlokalizowana na terenie gminy Czarnożyły, ewidentnie kojarzy się z naszym miastem. Zresztą gros spośród prawie 400 zatrudnionych w niej osób to mieszkańcy Wielunia. Na jubileuszowym spotkaniu nie mogło zabraknąć wielu znakomitych gości. W tym gronie znaleźli się m.in. prezesi i dyrektorzy wielu branżowych instytucji na czele z szefami Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich czy Instytutu Odlewnictwa. Jubileuszową uroczystość zaszczycili także swoją obecnością wicewojewoda łódzki oraz burmistrz i starosta wieloński. Silum jest firmą, która powstała jak gdyby z popiołów, a dzisiaj w 25-lecie swojego jubileuszu jest jedną z perełek polskiego odlewnictwa, która to perełka potrafiła się znaleźć wśród najlepszych odlewni globalnej gospodarki światowej, bo poza produkcją odlewów dla sprzętu AGD produkuje odlewy dla przemysłu motoryzacyjnego i przemysłu maszynowego, eksportując je właściwie do krajów całego świata, bowiem pralki Samsunga są używane na całym świecie, nie? Samochody Mercedesa czy BMW również. A więc Silum z Opojowic funkcjonuje w globalnej gospodarce w sposób absolutnie wzorcowy. Gdybym tak miał Pana zapytać, jeśli chodzi o całą tą Państwa branżę, jak to wygląda w ogóle w skali kraju? Jak dużo jest tego typu firm? No, jest bardzo ciekawa rzecz, którą warto tutaj powiedzieć. Mianowicie odlewnictwo, które jest niezmiernie ważnym działem każdej nowoczesnej gospodarki, praktycznie we wszystkich liczących się na świecie państwach odlewnictwo jest branżą strategiczną, która ma specjalne znaczenie dla rozwoju i unowocześnienia życia społeczeństwa i gospodarek światowych. I w Polsce to odlewnictwo, które przed zmianami naszymi w 2000 roku było w czołówce właściwie, bo produkowało prawie 4 miliony ton odlewów. No w tej chwili produkuje około 1 100 000, ale zmieniła się filozofia technologiczna, że dzisiaj te 1 100 000 to jest właściwie tyle, co przedtem 2,5 mniej więcej miliona, bo zmieniły się po prostu wymagania, w związku z tym już nie produkuje się ciężkich odlewów, tylko bardzo cienkie, finezyjne, no według najnowszych wymagań i najnowszych technologii światowych. I odlewnictwo, to też również trzeba podkreślić, praktycznie własnymi siłami, przy bardzo niewielkim wsparciu środków unijnych, doszło do tego, że liczy się w świecie i w Europie też. Czyli jeśli mówimy w tej chwili o jubileuszu firmy Opojowice, to jest tak, że to jest już ucieczka cały czas do przodu. Trzeba inwestować i rozwijać. Jaka jest przyszłość przed odlewnictwem, proszę powiedzieć? Świetlana? Tak. Więc jeśli chodzi o Silum Opojowice, to jest firma, która w najbliższej perspektywie na pewno się będzie dalej rozwijała, bo jest, że tak powiem, rynek dla tego typu produkcji i oni w sposób najbardziej precyzyjny, najbardziej profesjonalni zaspokajają potrzeby bardzo, bardzo wymagających odbiorców. Gdy przygotowywałem sobie to wystąpienie, zastanawiałem się, komu zawdzięczamy to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać z okazji obchodów jubileuszu 25-lecia odlewni Silum oraz 20-lecia spółki Silbike i spółki Siltul, fabryki narzędzi. When I was preparing myself for the presentation today, I was thinking, whom do we owe the fact that we came here to celebrate the 25 years of Silum Foundry as well as the two sister companies, Silbike and Siltul, which celebrate 20th anniversary? Naszego małego kompleksu przemysłowego w dziedzinie odlewnictwa. And all these constitute our little industrial complex in foundry business.
tych, którzy się na tą sposobność, do tej sposobności przysłużyli, jest naprawdę bardzo wielu. There are really a lot of people who contributed to our being here and celebrating what we celebrate. Wszystkich chciałbym przy tej okazji uhonorować, aczkolwiek jest to po prostu niemożliwe. Jest ich zbyt wielu. I would like to honor everyone, but virtually it is impossible because there are so many people. No, postaram się uhonorować jedno najważniejszych w nadziei, że ci pozostali nie poczują się tym dotknięci. I will do my best to pay tribute to the most important ones, hoping that those not mentioned will not feel offended. Przede wszystkim zawdzięczamy to spotkanie naszym władzom regionalnym, począwszy od szczebla wojewódzkiego, poprzez szczebel powiatowy, aż do szczebla gminnego, ponieważ stwarzają nam warunki do naszej działalności i naszego rozwoju. First of all, I would like to thank our local governments, starting from the level of voivodeship all the way to the district and the regional one, which help and create us run the business. Zawdzięczamy to spotkanie naszym odbiorcom, którzy chcą u nas zamawiać potrzebne im komponenty. Po części oficjalnej był już czas na życzenia, gratulacje i prezenty. Nie zabrakło naturalnie urodzinowego tortu oraz ciekawego akcentu artystycznego. Przed publicznością zaprezentowali się bowiem artyści z Filharmonii Częstochowskiej.